Powiedzieć, że XT90 w wersji T8 jest szybki, to jak powiedzieć, że Jessica Alba jest nie najbrzydsza, Schwarzenegger w roli Terminatora się w miarę sprawdził, a politycy bywają nieroztropni. Nie, tu trzeba powiedzieć wprost. XT90 T8 AWD Recharge to jest ponad dwutonowe dzieło sztuki użytkowej na kołach. A teraz będę Wam tłumaczył dlaczego. Jedziemy. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy szwedzkiego kolosa, ale zanim o nim, to jeszcze kilka słów na temat partnera odcinka, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. Jeśli właśnie robiłeś opłaty i wśród tych opłat znalazłeś kredyty, które wyglądają troszkę inaczej niż w chwili, gdy je brałeś, to jest moment dla Ciebie, bo Fundacja pomaga właśnie takim osobom jak my, aby wyrównać szanse w walce z bankami. Co to konkretnie oznacza? Jeśli masz jakiś kredyt, na przykład we franku szwajcarskim, to Fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę i poinformuje Cię, jakie masz aktualnie możliwości. Najczęściej dochodzi do całkowitego anulowania kredytu, co oznacza, że spłacasz jedynie kapitał. A jeśli masz jakiś inny kredyt, na przykład samochodowy, to Fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek, prowizji, a także anulować te odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości. Jak wynika ze statystyk, aż 95% takich umów kwalifikuje się do odzyskania 100% odsetek. I tutaj wiadomość najfajniejsza, w przypadku tego typu kredytów rozliczenie z Fundacją następuje tylko i wyłącznie w momencie zwycięstwa, co oznacza, że niczym nie ryzykujecie. Od jakiegoś czasu Fundacja pomaga również osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ tam też znajdują się zapisy stanowiące podstawę do unieważnienia takich umów. Dlatego naprawdę zachęcam, abyście po obejrzeniu tego odcinka skontaktowali się z Fundacją. Wszystkie namiary macie w opisie do tego filmu. A sama Fundacja oprócz już 10-letniego doświadczenia zapewnia darmowe analizy umów, spotkania odbywają się w naprawdę fajnej i przyjaznej atmosferze, a wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane zapisy, tłumaczone są na język, który zrozumie każdy z nas. I na koniec jeszcze jedno, cały proces może odbyć się w 100% zdalnie. Także działajcie, oszczędzajcie swoje pieniądze, a my wracamy do Volvo. No dobra, na początek trochę danych, a jest tutaj o czym mówić, także zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tam silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, ma on 4 cylindry, sam w sobie dysponuje mocą 303 koni mechanicznych i generuje 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ale że jest to hybryda typu plug-in, to znajdziemy tu również silnik elektryczny. Jego moc jakiś czas temu została powiększona do 145 koni mechanicznych i jako całość z silnikiem spalinowym ten zestaw generuje 455 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to, uwaga, 709 Nm. Prędkość maksymalna, jak to w Volvo, została ograniczona do 180 km na godzinę, a pierwszą setkę ten samochód osiągnie po upływie 5,4 sekundy. I to jest to, co mamy na papierze, ale w przypadku tego samochodu, chociaż brzmi to dobrze, a nawet bardzo dobrze, to tak naprawdę nie mówi nam jeszcze nic. I zanim przejdziemy sobie dalej, to powiedzmy może sobie troszkę o przestrzeni, jaką oferuje XT90, abyśmy mieli taki pełniejszy obraz tego samochodu. Zajrzyjmy do bagażnika. A ten oferuje 640 litrów. I tak jak mówię wielokrotnie, że cyferki sobie, a rzeczywistość sobie, to tutaj też powiem, że ja mam wrażenie, że jest to jednak zdecydowanie więcej. A propos więcej, bo może ktoś tego będzie potrzebował, to wystarczy złożyć tylną kanapę i macie wtedy 1874 litry. I to jest również moment, w którym muszę powiedzieć, że XC90, którym jadę, jest samochodem siedmiomiejscowym. Co być może dla wielu z Was, którzy szukają tak dużego samochodu, będzie bardzo dużym plusem. Ale zakładam też, że być może wielu z Was, którzy szukali samochodów siedmiomiejscowych, wiedzą, że te dwa dodatkowe miejsca to są często takie bardziej na jakiegoś niedużego pieska, a nie na człowieka. A tym bardziej nie na dwóch człowieków. Jak jest tutaj, dorosła osoba o wzroście około 180 cm, ku mojemu zdziwieniu da radę tym samochodem w miarę, podkreślam w miarę, komfortowo podróżować na tym szóstym czy siódmym miejscu. Problem może pojawić się w chwili, gdy trzeba tam wsiąść albo z tego miejsca wysiąść, bo może to wyglądać w ten sposób. Także z moich obserwacji, mimo że kanapę możemy sobie ruszać, przesuwać, odsuwać, to samo wejście tam na tył do najwygodniejszych nie należy, ale da się tam jechać.
będąc dorosłym człowiekiem, więc to jest na pewno bardzo duża zaleta Volvo XC90. A dzieci to myślę, że już bez żadnego problemu. Dla nich wsiadanie tam to pewnie będzie bardziej radocha i jakieś fajne wydarzenie, a nie męczarnia, tak jak dla mnie. No i skoro na miejscu numer 6 i 7 jest w miarę wygodnie, to formalnością będzie to, że wspomnę, że gdy siadłem sam za siebie, ja przypomnę, mam 182 cm wzrostu, to było mi tutaj bardzo wygodnie. Przed kolanami miałem sporo miejsca, podobnie nad głową, tutaj żadnego problemu, u nikogo się bym nie spodziewał. System multimedialny. Myślę, że większość z Was wie o tym, że w nowych Volvo mamy do czynienia z systemem od Google'a, z takim systemem wbudowanym. W takim bardzo dużym uproszczeniu, to jest tak, jakbyście podłączyli sobie Android Auto i macie wtedy funkcję, to tutaj bez podłączania telefonu z Androidem macie w miarę to samo. A nawet można powiedzieć, że więcej czy prościej, bo nie wiem, chociażby mapy, z których pewnie najczęściej korzystamy, czy powiedzmy Spotify. Wsiadacie, jak się zalogujecie w samochodzie, to macie tutaj swoje konto na Spotify'u, nic nie musicie łączyć. Mapy. Wsiadacie, klikacie sobie cel i te mapy od Google'a są już tutaj wbudowane. Ktoś powie, że no jak podłączę telefon, to mam dokładnie tak samo. Niby tak, ale w sumie nie do końca, bo powiedzmy przez to, że te mapy są tutaj wbudowane, jest to element tego systemu, to jak włączycie sobie jakiś cel, to nie widzicie go tylko tutaj, na tym wyświetlaczu, ale te wskazówki przerzucane są i na head-up, i na zegary. A to nie jest oczywiste i to nie jest standard w innych samochodach, które mają system Android Auto po podłączeniu telefonu, także jest to na przykład taki plus. Jak już powiedziałem o head-upie, to może wspomnę, że jest on świetny, prosty, czytelny, taki jak powinien być head-up. Nic tu nie jest udziwnione. Myślę, że w samochodzie takiej klasy head-up to jest podstawa. Nie wyobrażam sobie tego tutaj nie mieć. I bardzo dobrze, że jest on taki, jaki jest. Nie udaje jakiegoś 3D czy nie wiadomo czego, bo to jest lipa. Takie head-upy są najlepsze. Takie jest moje zdanie. Nie chcę się skupiać bardziej na tym systemie multimedialnym, bo w zasadzie musiałbym zrobić o tym oddzielny odcinek. Powiem tylko, że po przyzwyczajeniu, to jest ważne, jest to proste, fajne. Lubię z tego systemu korzystać, oprócz oczywiście jednej rzeczy, czyli obsługi klimatyzacji. Bo jak być może widzicie, tutaj żadnego pokrętła czy przycisku od tego nie ma. Trzeba niestety trafić w to i wtedy pojawia się nam taki panel od obsługi klimatyzacji. I może tak, wszystkie osoby, które znam i które jeżdżą Volvo, mówią mi, że tak się do tego przyzwyczaiły, że w sumie nie wyobrażają sobie i wcale nie potrzebują wracać do pokręteł. Ja nie jeżdżę na co dzień Volvo, na tyle, na ile jeżdżę samochodami, w których obsługuje się to w ten sposób, to ja tego nie lubię. Wolę normalne pokrętła czy tam jakieś przyciski. Ale wspominam w zasadzie dla zasady, abyście po prostu wiedzieli. Każdy może tutaj mieć swoje zdanie. O najważniejszej rzeczy tutaj powiem później. Teraz wspomnę jeszcze tylko o jednym, czyli kamera. Ten obraz sam w sobie jest przefantastyczny. Zdecydowanie pasuje do klasy tego samochodu. Ale zaznaczę, że ja rzadko lubię te widoki takie z góry. Powiedzmy takie widoki znad samochodu, gdzie ten obraz z kamer pod lusterkami przerzucany jest w taki sposób, że widzicie, jakby nad Wami leciał jakiś dron. Często ten obraz oszukuje. Tutaj jest przefantastycznie. Ja tu widzę wszystko. Nie wiem, powiedzmy, podjeżdżacie na mainie takim wielkim samochodem i nie wiecie, na ile macie się wycofać do tyłu, aby było w miarę równo z przodu i z tyłu, to zobaczcie, jak to tu wygląda. Coś fantastycznego. Kamera to jest jedna z największych zalet XC90. Wow. No a tutaj jest to bardzo potrzebne, patrząc na rozmiar tego auta. No ale dobra, dalej, materiały. Nie będę w to wszystko stukał, pukał. Powiem tylko, że moim zdaniem to jest bardzo fajnie spasowane, bardzo fajnie wygląda, bardzo przyjemne w dotyku. Może oprócz tego miejsca, bo tutaj może troszeczkę, powiedzmy, skrzypi, jak się mocniej wciśnie, no ale nikt tego nie wciska na co dzień. Także pod tym względem jest świetnie. Co do samego designu, to każdy może mieć swoje zdanie. Moje jest takie, że bardzo mi się tu podoba. Szczególnie z jasną tapicerką, chociaż zwrócę uwagę, to jest wełna i wygląda fajnie, ale ja bym się nad tym zastanowił, czy to będzie na pewno proste w utrzymaniu, bo każdą plamkę będzie widać i być może będzie tak, że będzie to trzeba bardzo często prać, ale wygląda super. I dobra, jeszcze tylko kilka rzeczy, bo chcę przejść do tego, co w tym samochodzie jest najważniejsze, ale muszę powiedzieć o fotelach, bo to jest również jedna z największych zalet XC90. Są mega wygodne, możliwości regulacji są tutaj prawie nieograniczone, także jeśli szukacie samochodu, który będzie miał wygodne fotele, bo na przykład latacie dużo w trasę, to bardzo dobrze trafiliście. Przypomnę też, że mamy takie trochę nietypowe uruchamianie samochodu w postaci tego pokrętła, które przekręcamy w prawo, więc nie szukajcie gdzieś tutaj przycisku, jak na przykład będziecie na jeździe testowej. No i skrzynia biegów, która wygląda świetnie, a w zasadzie drążek od obsługi skrzyni biegów.
wygląda super, tylko on trochę nie wiecie, w jakiej pozycji jest ustawiony, bo on wraca do pozycji wyjściowej, więc też pamiętajcie o tym, ale to nie jest żaden problem. Przyzwyczajcie się do tego w jeden albo w dwa dni. No ale wygląda kapitalnie. Coś innego. No i dobra, a teraz do rzeczy najważniejszych, czyli jak się tym po prostu jeździ. Powiem tak. Samochód, który waży prawie 2300 kg. Mierzy prawie 5 metrów długości. 5,4 do setki. Przez te 455 koni, przez to, że jest to plug-in, przez to, że mamy tutaj prąd, to jest samochód, który, jeśli będziecie chcieli startować z kimś ze świateł, to rywali szukacie nie wśród Passatów, tylko wśród Subaru Imprezy STI. I w sumie przez to, że macie tutaj tak szybką skrzynię, bo tę moc trzeba jeszcze przenieść na asfalt, to pewnie będziecie pierwsi. To jak szybki, jak dynamiczny jest to samochód, to jest coś niewiarygodnego. Szczególnie jak macie naładowaną baterię. Ale nawet jak ją rozładujecie, będzie pokazywała, że jest 0 km na samym prądzie, to ona nigdy właśnie do zera się nie rozładowuje. Prąd tutaj zawsze jest. Przez to wszystko temu potworowi jest wszystko jedno, czy wystartujecie od zera, czy wyjedziecie 50 i chcecie się rozpędzić do 100, czy jedziecie 100 i chcecie do 140, czy nawet jedziecie na niemieckiej autostradzie 140 i chcecie jechać 180. To nie ma żadnego znaczenia. Wciskacie gaz i po prostu lecicie. Co więcej, dzięki temu jak działa skrzynia, nie ma tu żadnej zwłoki, tak jak na przykład w DSG. Nie ma jakiejś turbodziury. Tutaj w każdym momencie, nie wiem, ja troszkę zwolnię, nic tutaj nie jedzie, naciskacie gaz i macie od razu coś takiego. Zwalniam, naciskam gaz, macie od razu coś takiego. To jest coś niewiarygodnego. Naprawdę ten samochód po prostu się, ten silnik, po prostu w żadnym momencie się nie męczy. To jest arcydzieło. Silnik T8 w Volvo to jest coś, na co naprawdę ciężko mi do końca dobrać dobre słowa. Coś kapitalnego. Pamiętajcie też, że ten samochód jest świetnie wyciszony. Ile byście nie jechali, to czuć tutaj, że to jest klasa premium. Inaczej czujesz 100 km na godzinę, nie wiem, chociażby w tym wspomnianym Subaru STI, a inaczej w Volvo XC90, bo ja jak zwalniałem na przykład na autostradzie do 120, to wydawało mi się, że w zasadzie stoję i nie jadę. A ja jednak mam 120 na budziku, więc uważajcie na to. Ale chcę wspomnieć w tym momencie jeszcze jedną rzecz. Jeśli chciałeś sobie kupić, nie wiem, coupé, ma mieć 5 sekund do setki, ale żona się nie zgodziła, bo macie dziecko, ma być większy samochód, samochód rodzinny. No i kombinujesz tak. Dobra, mam tu 5,4, prawie 500 koni, ona będzie zadowolona, wilk syty, owca cała, a ja będę miał rakietę, będę miał torpedę, lubię sobie jeździć gdzieś tam, wciskać się, lewy, prawy pas i tak dalej. To nie. A czemu nie? O ile ten samochód rozpędza się przefantastycznie, to może nawet nie chodzi o to, że na przykład jazda gdzieś po łukach, bo wiadomo, to jest krowa i wjeżdżając trochę za szybko w łuk, wiadomo, że ten samochód się przechyli, to nie jest nic odkrywczego. Ale nie o to mi chodzi. Spróbuj wsiąść ten samochód i zmienić kierunek jazdy, czyli skręcasz w prawo, a potem w lewo. Albo zrób to dwa razy, czy trzy razy, czyli w prawo, w lewo i w prawo. Zrozumiesz, o co mi chodzi. Ten samochód tego nie lubi. To znowu nie jest odkrywcze, patrząc na to, jak on wygląda i jak jest wysoki, jakie ma wysokie zawieszenie. Ale wspominam o tym po to, bo po tym pierwszym czy drugim dniu, kiedy troszkę się już do tego przyzwyczaisz, do tej ogromnej mocy, poszalejesz, poświrujesz, to zobaczysz, że na przykład wciskając się gdzieś tam, masz trzy pasy, jedziesz sobie lewy, prawy, to oczywiście można to zrobić, ale myślę, że jest duża szansa, że poczujesz się jak 70-latek idący gdzieś tam po bulwarze za rękę z 20-latką. Niby fajnie, ale jednak wszyscy będą się na ciebie patrzeć z taką myślą, coś tu nie pasuje. I tu też to nie pasuje. Do tego auta to nie pasuje. To auto nie jest po prostu do tego. W moim odczuciu, po tygodniu jazdy tym potworkiem, ta moc jest tutaj po to, żeby zapewnić Ci bezpieczeństwo, a nie sportowe doznania. Bezpieczeństwo na takiej zasadzie, że jeśli jedzie przed Tobą jakaś ciężarówka, to wyprzedzisz ją szybciej, niż ja powiedziałem to zdanie. Skracając, nie ma takich momentów, w których myślisz, że nie zdążysz i w których czujesz, że brakuje Ci mocy. Nie ma takich momentów. Tylko podkreślam, to ma służyć bezpieczeństwu Twojemu i Twojej rodziny i Waszemu komfortowi. I tyle. Jeśli szukasz samochodu o tak dużej mocy, który ma zapewnić Ci dużo wrażeń sportowych, to nie szukaj tego w XC90. Ten samochód się mocno przechyla, ten samochód mocno buja po prostu. Ja nie powiem, że jak zmienicie trzy razy ten kierunek jazdy, to myślicie, że się przewrócicie. To też tego w ten sposób nie zrozumcie, ale będziecie czuli taką pewną niepewność. A może brak takiej przyjemności sportowej, bo to nie jest sportowy samochód, więc podkreślam to po to. To nie jest zamiennik auta sportowego, mimo tak ogromnej mocy. Ale
Jeśli szukacie właśnie komfortu, to o przestrzeni już powiedziałem, bo to też wpływa na komfort. Miejsca macie tutaj od groma. No ale zawieszenie. Muszę zaznaczyć, że ja nie mam jeszcze zmienionych kół, więc to nie są 22, gdzie przy T8 często... Niektórzy narzekają, że jest troszkę za twardo i trzeba na te koła uważać. Ja mam 20, opony zimowe, więc pewnie też troszkę odbierają komfortu, bo może być troszkę głośniej, ale dla mnie przejeżdżanie przez jakieś dziury, progi zwalniające, wjeżdżanie na krawężniki, to jest po prostu tak, że jak wjeżdżam swoim samochodem na krawężnik i robię to przez 5 minut, bo uważam, bo wiem, że zaraz walnę podłogą, to tutaj mogę ziewać, a w zasadzie przysypiać. Sam komfort, w jaki to auto to zrobi, to jest znowu coś niewiarygodnego. Może to jest też dobry moment, żeby zaznaczyć. Klikniemy sobie tutaj, klikniemy sobie prowadzenie i mamy tryby jazdy. Hybrid Power Pure Offroad Constant AWD. O AWD się za dużo nie wypowiem, ja zjechałem sobie gdzieś tam na nieutwardzone drogi, ale to nie jest ani błoto, ani piach, bo ten samochód do tego nie służy, zresztą byłoby mi go szkoda. Nie ma też śniegu, nie ma deszczu, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast o czym chciałem powiedzieć? Samo kliknięcie w Power nie oznacza w tym przypadku tego, że mamy silnik pracujący na wyższych obrotach i tak dalej, ale samochód się obniży. Zobaczcie, jak to wygląda. I to obniży dość sporo. Szczególnie jak następnym przyciskiem, który kliknę, będzie offroad. To też zwróćcie uwagę, jak duża różnica w poziomie zawieszenia tutaj będzie. Podam przykład odnośnie tego trybu offroad. Jak wjechaliśmy sobie w te doły, na które teraz patrzycie, to my przejeżdżaliśmy tam bez żadnego problemu. A wjechała nowa RAV-ka, która nie jest przecież niskim samochodem i na pierwszej dziurze, na pierwszym dołku przywaliła podłogą. Nam się to nie zdarzyło ani razu. Także XC90, mimo że to nie jest samochód w teren, to da sobie radę w wielu miejscach. Jeśli dojeżdżacie gdzieś tam na działkę, czy gdzieś macie domek w lesie, to nie będzie tu żadnego problemu. Też a propos tego obniżania zawieszenia. Zobaczcie, jak macie coś ciężkiego, podejdziecie do bagażnika, to po prawej stronie znajdziecie przycisk do właśnie opuszczania samochodu, więc możecie sobie go tutaj obniżyć i wtedy te ciężkie przedmioty, których zmieścicie tutaj całkiem sporo, włożycie dużo łatwiej. No ale dobra, pewnie zwróciliście uwagę, że ja w zasadzie cały czas ten samochód chwalę. I to jest taka rzecz, która jest tutaj trochę dziwna, ponieważ tu nie jest tak prosto znaleźć wady. No bo gdzie tego szukać? Mega komfortowy, świetnie wyciszony, dobre materiały, cholernie szybki. Więc kilka rzeczy, parę może trochę na siłę, ale podaję. Po pierwsze, co jest trochę dziwne w tak dużym samochodzie, ale drzwi nie zakrywają progów. Można się śmiać, ale ja ze dwa razy, gdzie te progi były brudne, to otarłem spodniami i to całe błoto, które znajdowało się na progu, wyczyściłem, ale znalazło się to na moich spodniach. A to jest wysoki samochód, więc łatwo to zrobić. Także może taki mały minusik znajdę tutaj. No i też nie wiem, czy to traktować jako wadę, bo to raczej jest cecha tak dużego samochodu, ale właśnie to prowadzenie gdzieś tam po zakrętach i szybkie zmiany kierunku kilka razy. To może to. Rzuciło mi się też na pewno w oczy, czy w sumie nie wiem, może bardziej w ręce. Jadąc na ekspresówce, gdy były dosyć duże podmuchy wiatru, no to wiadomo, to jest kawał auta, ale on jest dość podatny na boczne podmuchy. Trzeba mocno uważać, bo tutaj przez to, że mamy tak dużą powierzchnię boczną, no to po prostu jak się zagapicie, jedziecie, trzymacie kierownicę jednym palcem, jadąc szybko, no to uważajcie, żebyście nie zmienili pasa. I teraz przejdę do czegoś, co być może wydawałoby się, że jest minusem, ale temat dyskusyjny, czyli spalanie. To jest, jak powiedziałem, hybryda typu plug-in. Tematu jazdy na samym prądzie no rozwijać nie muszę, bo wiadomo, jedziemy na samym prądzie, włączamy sobie tryb pure. Ale jak macie naładowaną baterię, Volvo podaje, że ona pojemności użytkowej ma 14,7 kWh. Mnie w warunkach miejskich, gdzieś tam powiedzmy Wisłostrada, więc jechałem też szybciej, reszta gdzieś tam typowo po mieście, udało się pokonać prawie 60 km. Wynik jak na tak duży samochód, całkiem spoko. Natomiast, jeśli będziecie sobie ładowali tę baterię, to da się tutaj jeździć spalając, nie wiem, 2 litry czy 2,5. Ale to wiadomo, mając dostęp cały czas do prądu. Wyjeżdżacie gdzieś w trasę, 50 km za Warszawą, prądu nie ma. Jak to wygląda wtedy? Jadąc spokojnie, do 90 na godzinę, ja tym samochodem spalałem 6,5 litra, prawie 500 koni i ponad 2 tony. Natomiast na ekspresówce moje wyniki były bliżej 9, na autostradzie 11. I czemu mówiłem, że to jest temat dyskusyjny? 11 to nie brzmi dobrze. Ktoś może powiedzieć, że to nawet brzmi źle. Tylko, no z drugiej strony, prawie 500 koni, mówię po raz kolejny, ponad 2 tony. Jak ja się swoją Insignią dobrze rozpędzę, to spalę z 9, tylko ja tam mam 200 koni, więc tu już niech każdy sobie odpowie sam. Na pewno zaznaczę, że jeśli wrzucicie sobie tryb B, będziecie ten samochód ładować,
Nawet tak nie będziecie ładować. Jak będziecie się starać wykorzystywać tę hybrydę, bo zaznaczę, jak wyczerpiecie baterię na tyle, że pokaże zasięg na samym prądzie 0, to ten plugin jest cały czas hybrydą. Jeżdżąc po mieście, zwracając uwagę tutaj na taką kropelkę, starając się jeździć właśnie w trybie B, będziecie w stanie w mieście spalać 8, 9 litrów, może mniej, zależy jak bardzo się postaracie. Ja uważam, że jak na masę i moc tego samochodu, to te wyniki są super. Oprócz jednej rzeczy, autostrady, bo tam już raczej nic nie poradzicie. Także tak to u mnie wyglądało i miejcie tego świadomość. No i dobra, musicie mieć też świadomość, co powie sprzedawca, jak zapytacie o cenę, także ile takie cacko kosztuje. Aktualnie ceny XC90 z silnikiem T8 startują z poziomu 403 400 zł za wersję Plus Bright, aby zamknąć się na kwocie 430 400 zł za wersję Ultimate Dark. Podkreślić przy tym należy, że XC90 w wersji T8 zawsze dysponuje napędem na 4 koła, 8-biegową automatyczną skrzynią biegów i jest to również zawsze wersja 7-miejscowa. I dla formalności jeszcze jedna rzecz, są to oczywiście ceny wyjściowe, ponieważ jak to w klasie premium, samymi dodatkami ceny wyjściowe możemy sobie pomnożyć. Wystarczy wspomnieć kamerę za ponad 6000 zł, aktywne zawieszenie za ponad 11, czy system audio Bowers & Wilkins za ponad 14000 zł. Tym sposobem przekroczenie 500 000 zł nie będzie tutaj żadnym problemem. No i teraz właśnie, podsumowując. Ja powiem coś takiego, gdzie spodziewam się, że pewnie od wielu z Was dostanę po głowie. No ale to jest moja opinia, mój kanał, więc po prostu to powiem. Może jeszcze zrobię taki mały wstęp. Ja przez ostatnie tygodnie, miesiące jeździłem bardzo wieloma samochodami naprawdę drogimi. I mam tu na myśli jakieś full spasione GLS-y za 1 000 000 zł, mam tu na myśli jakieś Bentley'e za 2 000 000 zł i tak dalej. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, bo jeżdżenie nie swoim samochodem to nie jest powód do chwalenia się. Mówię to po to, aby uniknąć takiej dyskusji, że wsiadł gość, który jeździ na co dzień Dacią i Skodą w jakiś droższy samochód i po prostu mu rozwaliło głowę. No nie, ja mam porównanie, właśnie po to powiedziałem. I oczywiście to nie jest tak, że ja każdym samochodem, który jeżdżę, to wrzucam go na kanał, bo często nie mogę, często nie ma kiedy, często ktoś nie chce i tak dalej. Więc drugi raz podkreślam, mówię to po to, abyście wiedzieli, że ja mam porównanie do wielu drogich samochodów. Często jeżdżę z klasą i tak dalej. I właśnie z pozycji osoby mającej to porównanie. To powiem Wam, że gdybym ja kupował dzisiaj SUV-a za takie pieniądze, za ponad 500 000 zł, mógłbym sobie już pozwolić na Mercedesa, na Audi, na BMW. To mając świadomość tego, że tamte samochody w pewnych miejscach są pewnie lepsze, mają większy wybór, jakieś możliwości personalizacji i tak dalej. To biorąc pod uwagę całość, tylko zaznaczam, że musiałoby to być Volvo XC90 z silnikiem T8. Tylko i wyłącznie. I Volvo z jeszcze jedną rzeczą, którą zostawiłem sobie na koniec, za którą ja ten samochód nawet nie uwielbiam, tylko kocham. Czyli system audio Bowers & Wilkins. Bo muszę o tym na koniec powiedzieć. To jest system, który rozwalił mi głowę. Już nie po raz pierwszy. Nie wiem. Zawsze mówię Wam, że Mazda i system nagłośnienia Bose jest kapitalny. No bo jest. Ale on w żadnym punkcie nie wytrzymuje porównania z tym Bowersem. Nie usłyszycie tego, więc tutaj nie ma co się rozwodzić, ale nie wiem, włączenie sobie na przykład trybu sala koncertowa, jakiejś Waszej ulubionej piosenki. To jest coś, co można zrobić, włączyć, stanąć na poboczu i po prostu słuchać. I nie potrzeba nic więcej. To jest jeden z najlepszych systemów nagłośnienia, jakie w ogóle wymyślono. Co więcej, wspomniałem o tej S-klasie, która ma również fantastyczne nagłośnienie. Wydaje mi się, że tu jest lepiej. A na pewno nie jest gorzej. Samochód jednak tańszy. To jest coś fantastycznego. I teraz znowu wracając do tego, co zacząłem. Mając świadomość, że XC90 być może w kilku punktach jest gorsze, ale jednak ma też lepszą cenę. To przez dwa aspekty. Przez nagłośnienie, to oczywiście mówię z pozycji swojej, bo ja to uwielbiam. Jak ktoś nie zwraca na to uwagi, no to nie zwróci na to uwagi. Ale z mojego punktu widzenia, przez to niewiarygodne nagłośnienie i przez to, jak ten samochód jeździ, mam tu na myśli skrzynię, która nie ma tych opóźnień, prąd, gdzie mogę jeździć za darmo, silnik, który jest fantastycznie dynamiczny. Jeszcze jedną rzecz, bo też o tym nie wspomniałem. To, jak to wszystko działa płynnie. Czasem ciężko to znaleźć u tych rywali premium, o których powiedziałem. Dla przykładu jeżdżę też często GLA pluginem, którego mamy. Tam przełączanie z silnika spalinowego na elektryczny i odwrotnie bardzo czuć.
Tutaj nie czuć tego kompletnie, nie czujesz nic. Bardziej usłyszysz, że włączył się silnik spalinowy. To jest niewiarygodne. I biorąc te aspekty pod uwagę, to ja dzisiaj kupując taki samochód tej klasy, to wziąłbym Volvo. Bo moim zdaniem najlepiej wypełnia ono taki aspekt, gdzie sprawdzamy, ile dostajemy za to, ile zapłaciliśmy. I druga rzecz, taka może najbardziej ogólna, ale też chyba najważniejsza, jeździ mi się nim najprzyjemniej. Także czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Co sądzicie o tym samochodzie, o tym, co powiedziałem, o tym, że odważyłem się go porównać do tych jednak bardziej uznanych rywali, a wręcz go wybrać z tych uznanych rywali. I jeszcze na koniec tylko słowo do osób, które kanału nie subskrybują. Czemu? Weźcie sobie, kliknijcie. Wam może lepiej nie będzie, ale nie będzie Wam też gorzej, a mi się przyda do rozwoju kanału. Także klikamy i widzimy się za tydzień. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.